Witam Państwa bardzo serdecznie na oficjalnym otwarciu konferencji przygotowawczej Kongresu Turystyki Polski. Konferencja, jak Państwo doskonale wiecie, inauguruje cykl spotkań i debat o problemach nurtujących branżę turystyczną, samorządy terytorialne oraz gospodarcze. Przekazniczeniem będzie przyszłoroczny kongres w Świdnicy, która słynie już pomału z organizacji takich imprez. Chciałbym zaprosić na scenę rzeczywistą gospodarz dzisiejszego wieczoru, panią Beatę Moskal-Zwaniewską, prezydenta miasta Świdnicy. Pani prezydent. Bo taka już jest nasza ludzka natura, że jesteśmy ciekawi świata. I ta ciekawość świata powoduje, że dziś też wciąż gnamy za horyzont, choć środki inne, możliwości inne, choć cały świat już odkryty, to my mamy dziś możliwość odkrywania go dla nas wciąż od nowa i od nowa. Turystyka ma oczywiście wiele oblicz. Można wędrować z plecakiem. Wystarczy pojechać kilka kilometrów za swoje miasto i już rozkoszować się tym, co daje nam las, obserwować faunę, florę. Ale oczywiście turystyka to także zdobywanie tych dalekich krain, poznawanie innych kultur, poznawanie innych ludzi. To wszystko składa się na wielką i ważną gałąź gospodarki narodowej. Stąd właśnie narodził się pomysł, abyśmy my z jednej strony samorządowcy, z drugiej strony organizacje branżowe, partnerzy instytucjonalni, ale także instytucje i osoby, które działają w tej branży jako przedsiębiorcy, spotkali się wspólnie, aby dyskutować nad tym, co robić, aby polska turystyka rozwijała się lepiej, prężniej, przynosiła lepsze efekty, a tym, którzy z tego żyją, lepsze dochody. Także nam, samorządowcom, bardzo zależy na tym, aby wykorzystać te wszystkie atuty, które posiadamy, bo jeszcze tego do końca nie potrafimy. Są oczywiście w Polsce wiodące miasta, wiodące gminy, które już robią to w sposób doskonały. A my, mniej doskonali, chcemy się od tych lepszych uczyć. Stąd to dzisiejsze spotkanie, konferencja przygotowawcza, jak Państwo wiedzą, ta, która ma również stworzyć fundamenty pod nasze spotkanie za rok, gdzie spodziewamy się jeszcze więcej partnerów, jeszcze więcej uczestników, choć i dziś jest nas przecież niemało. Chcemy być jako politycy odbiorcami tych mechanizmów, które zostaną wypracowane, czy to dzisiaj, czy na samym kongresie. Chcemy być odbiorcami po to, żeby korzystać z Waszych doświadczeń, z Waszych dobrych przykładów, bo choć branża turystyczna zajmuje tylko 5% w PKB, to jednak może być stymulatorem do rozwoju gospodarczego w innych dziedzinach, szczególnie tych gospodarczych. Także sądzę, że jestem przekonany o tym, że zarówno dzisiejsza konferencja przygotowawcza, jutrzejsza, jak i cały kongres będzie doskonałym forum do tego, by wymieniać i znajdować dobre rozwiązania dla turystyki, dla Dolnego Śląska i naszego kraju. Dlaczego ja w to uwierzyłam, że to miejsce, mimo że jest oddalone troszeczkę od głównych atrakcji regionu, jakim jest na pewno Wrocław, ale jest wspaniałą perłą, która jest perłą tego regionu. Dlaczego uwierzyłam? Dlatego, że wiem z własnego doświadczenia, że najważniejsze w turystyce jest to, żeby mieć partnerów, którzy mają wizję, którzy mają pewien cel i którzy będą chcieli to realizować. Za to bardzo serdecznie dziękuję. I muszę powiedzieć i chcę zadeklarować, że Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie wspierało wspólne działania branży, a Kongres Turystyki Polskiej tak właśnie postrzegamy. Ja życzę wszystkim Państwu, żeby obrady, które w tej chwili się odbywają w ramach konferencji przygotowującej to wielkie wydarzenie w przyszłym roku, były owocne, mimo sporu, bo ja sama dzisiaj uczestniczyłam w takim spotkaniu grupy. Była dyskusja bardzo ciekawa, bardzo inspirująca i mam nadzieję, że taka będzie praca do przyszłego roku, która pozwoli nam na wypracowanie pewnej wizji rozwoju turystyki do roku 2030. Ponieważ przed nami teraz ceremonia wręczenia nagród ogólnopolskiego programu Przyjazd na Gmina 2015, specjalnej edycji z okazji 25-lecia polskiej samorządności.
Na scenę poproszę teraz pana Jacka Koziołę, zastępcę dyrektora naczelnego redakcji Forum Biznesu i Forum Biznesu.pl. Dobry wieczór Państwu. Marzyłem, moje marzenie się spełniło, żeby to Piotr Bałtroczyk wreszcie mnie kiedyś zapowiedział. Mam nadzieję, że kamery to nagrały. Drodzy Państwo, nie przedłużając, zapraszam serdecznie na uroczystość wręczenia nagród Ogólnopolskiego Programu Przyjazna Gmina 2015 z okazji 25-lecia polskiej samorządności. Jesteśmy w Świdnicy. Świdnica, drodzy Państwo, to też przyjazna gmina 2015. Gmina o charakterze przemysłowo-handlowym, a statuetkę bierze oczywiście gospodarz dzisiejszego wieczoru, jak oczywiście całej konferencji przygotowawczej Kongresu Turystyki Polskiej, pani Beata Moskwa-Słoniecka, prezydent miasta. Świdnicy oczywiście przedstawiać Państwu nie trzeba. Znana na całym świecie nie tylko dzięki znajdującemu się tu słynnemu, zabytkowemu kościołowi pokoju. Od dziś będzie znana także dzięki nowemu, ważnemu wydarzeniu w kalendarzu sektora turystycznego, Kongresowi Turystyki Polskiej, który wpisuje się w hasło Świdnicy, rynek z tradycjami. Wielkie brawa, Świdnica!